Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy. Dzień dobry, pani poseł, witam. Dzień dobry Państwu. Pani poseł, jeżeli chodzi o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wczoraj Najwyższa Izba Kontroli weszła do tej instytucji. Wcześniej już Centralne Biuro Antykorupcyjne zaczęło przyglądać się, kontrolować NCBR. Czy ktoś już na tym etapie powinien stracić stanowisko za to, co dzieje się w tej instytucji zarządzającej potężnymi środkami? No na pewno pan Żalek. To, co się dzieje w NCBR-ze, jest to odzwierciedleniem tego, co się dzieje właściwie w każdej innej instytucji państwowej, a wynika to z podejścia do tychże instytucji przez dwie partie rządzące, przez Prawo i Sprawiedliwość i Solidarną Polskę, które podchodzą do tego na zasadzie podziału łupów wojennych. Akurat to nie, tu trzecia nie partia, podejście, pani żeby dobrze Ani zarządzać, Prawo i Sprawiedliwość, to, Solidarna Polska, tylko Republikanie. Zarobić. Tu jeszcze trzecia partia, Republikanie. No to jest mikropartia, tak, która się przez wiele jeszcze perturbacji wyłoniła w tymże klubie, bo pamiętajmy, że są osoby, które tak naprawdę kolędowały po kilku partiach. Jedną z nich jest, z tych osób jest właśnie pan Żalek. No to Jacek Żalek to dawno przecież w Platformie Obywatelskiej działał i był całkiem istotnym politykiem, ale jeżeli chodzi o NCBR, pani poseł, no tutaj też można zwrócić, widać też same wewnętrzne działania, które nie doprowadziły jednak do wypłaty tych środków. Jakieś bezpieczniki jednak działają jeszcze, że nie doszło ostatecznie do wypłaty tych środków, więc ta afera aż takiego obrotu nie przybrała. Nie mam przekonania, że to były bezpieczniki, czyli działanie, które nastąpiło niezależnie od działań dziennikarskich, działań opinii publicznej, tylko dlatego, że w ostatniej chwili zorientowano się, że wszystko wyjdzie na jaw. Tam była wewnętrzna kontrola wcześniej. Te środki zostały przyznane. Nie doszło ostatecznie po prostu do wykonania przelewu. Natomiast cały proces, procedura przyznawania tego osobom, które rejestrowały spółki po nocy, no to pozostawia dużo wątpliwości i tutaj nie było żadnych bezpieczników do tego etapu. To teraz, pani poseł, symetrycznie z drugiej strony mamy aferę w warszawskim ratuszu. Tu polityka śmieciowa i być może wielomilionowe łapówki. Jest jakiś problem, jeżeli chodzi o prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jego nadzór nad tym, co dzieje się w mieście, za bardzo koncentruje się na krajowej polityce. Rafał Trzaskowski, to może być problem stolicy? Problemem stolicy na pewno jest problem polityki śmieciowej. To od tego zacznijmy, dlatego że ceny wywozu śmieci są nieporównywalne z innymi miastami poza Warszawą, z innymi miastami w Polsce. W Warszawie jest to po prostu dużo więcej niż też w dużym mieście, w Krakowie. Przez ostatnie lata mieliśmy też w ogóle problem z wywożeniem śmieci, bo na pewno niejednokrotnie zdarzyło się Państwu nie mieć gdzie wyrzucić swoich śmieci, dlatego że przepełnione kontenery po prostu są zbyt rzadko odbierane. No to chyba wszędzie takie sytuacje się zdarzają. To są problemy, o których trzeba rozmawiać. O segregacji śmieci też, bo ona nadal nie działa. I też nie mówię tylko tutaj o budynkach osób fizycznych, o nieruchomościach czy blokach, ale mówię też o samych urzędach miasta. Dużo jest jeszcze do zrobienia i my o tym chcemy rozmawiać. Nie chcemy tego zamieniać w pole walki politycznej, bo robi to Prawo i Sprawiedliwość po to, żeby rzeczywiście uderzyć w Rafała Trzaskowskiego. No cóż, w każdym razie, sesji nadzwyczajnej nie zwołuje się bez powodu. No problem jest, pan Karpiński jest zatrzymany w areszcie na 3 miesiące. No ale to jest odpowiedzialność prezydenta Warszawy, pani poseł, za to, co wydarzyło się. No jeszcze nie wiemy do końca, co tu są. Póki co w związku z prokuratura, tym, że nie wiemy zgoda do końca, sądu co, to też, więc no jednak jakieś prawdopodobieństwo jest popełnienia tych poważnych przestępstw. No także dlatego, że sąd się zgodził na areszt przecież. To nam jakoś uwiarygadnia tę historię, ale to jest odpowiedzialność prezydenta stolicy, jeżeli sekretarz miasta, były szef MPO, no i jeszcze parę innych osób jest to zamieszanych. Można mówić o politycznej odpowiedzialności prezydenta stolicy? Będzie można o niej mówić, jeżeli rzeczywiście zostanie dowiedzione, że te przetargi były w Warszawie ustawiane, że ktoś brał za to łapówki i że brał w tym udział sekretarz miasta, czyli właściwie druga osoba po prezydencie, jeżeli chodzi o kompetencje. Na razie jest domniemanie niewinności, więc poczekajmy na te ustalenia. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj te zarzuty są poważne i ten sygnał, że jest jednak doszło do tymczasowego aresztowania, sugeruje, że prawdopodobieństwo dokonania
uznania tego czynu jest wysokie, ale nawet nie jesteśmy że pani sądem, poseł mówiła o dymisji. Nie powinni zastępować Żalka. Sądów, więc poczekajmy na ustalenia sądu. Ale pani poseł, przed chwilą pani mówiła o dymisji wiceministra Żalka, nie czekając na ustalenia CBA chociażby czynniku. No to jest odpowiedzialność polityczna. No ja pytałem o tę polityczną Rafała Trzaskowskiego. Nie mówiłem o to, żeby był o tym, czy go wsadzasz do więzienia, czy nie. Do których sam NCBiR przecież się przyznał. To znaczy do tego, że skoro nie doszło do tych wypłat, to znaczy, że one zostały źle przyznane. No tylko pytałem o tę odpowiedzialność polityczną. Czy to jest kwestia odpowiedzialności politycznej prezydenta? Ale odpowiedzialność polityczną pan Karpiński już poniósł, dlatego że w tej chwili przecież nie pełni funkcji sekretarza Warszawy, trudno ją pełnić z aresztu śledczego. No tak nie całkiem. Pełni, zawieszony chyba został w pełnieniu obowiązków, bo połowę pensji przecież też pobiera. Nie jest tak, że ratusz mu nie płaci, tylko jeżeli dobrze kojarzę, to połowę środków dostaje. Jest taka prawna możliwość. Pani poseł, to chciałem jeszcze o pakt senacki zapytać. To niedawne podpisanie paktu senackiego, porozumienia opozycji, no z jednej strony jest jakimś krokiem istotnym do przodu, jeżeli chodzi o ustalenia przed wyborami parlamentarnymi, no ale z drugiej ciągle najważniejsze, czyli podział okręgów, zgoda na poszczególne nazwiska, to ciągle nie jest ustalone. Więc czy pakt senacki to ciągle jest taki temat z jakimś znakiem zapytania? Nie ma tu znaku zapytania. Na pewno pakt senacki dojdzie do skutku tak samo jak w 2019 roku, ale też pewnie tak jak w 2019 do samej finalizacji, czyli z już pełnymi konkretami, kto gdzie startuje. To będzie no, tuż przed wyborami. Wtedy też tak było. Dlaczego tak jest? No, z tego powodu, że po pierwsze jeszcze nie wykrystalizowało się do końca listy do Sejmu. Część osób może będzie startowała nie do Sejmu, a do Senatu. I też nie wiemy dokładnie, ile będzie tych komitetów w tych wyborach parlamentarnych. Więc dlatego czekamy, dlatego też nie marnujemy też tego czasu, dlatego że badamy potencjał konkretnych nazwisk w danych okręgach wyborczych, bo chcemy, żeby to były najskuteczniejsze postacie, które będą w stanie wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, gdyż chcielibyśmy mieć większą przewagę w przyszłej kadencji w Senacie niż jest w tej chwili, bo w tej chwili jest ona no, dość krucha, a mam nadzieję, że będzie już naprawdę bardzo mocna w następnej kadencji. To o jednym konkretnym nazwisku, pani poseł, może porozmawiajmy. Zacytuję Szymona Hołownię z TVN24 o Romanie Giertychu. Tak mówił, można się zgadzać lub nie z jego różnymi poglądami, które głosił w przeszłości, ale po tym, co zrobiło mu państwo PiS, jemu i jego rodzinie, ma prawo do obecności w polskim życiu publicznym. Jeżeli będzie kandydował, nikt nie będzie przeciwko niemu wystawiał kontrkandydata. A przynajmniej ja o takim pomyśle nie słyszałem. Giertych skomentował to, dobra deklaracja, te słowa. Jak pani poseł by je skomentowała? Czy Lewica nie będzie też oponowała przeciwko takiemu kandydatowi na senatora? Jeżeli pan Szymon Hołownia ma ochotę brać odpowiedzialność za przyszłego senatora Romana Giertycha i za jego głosowania w konkretnych sprawach, no to proszę bardzo, to niech ze swojej puli wystawi pana Giertycha do Senatu. No nie będziemy tutaj się kłaść rejtanem, bo zaraz nam się ktoś położy rejtanem i powie, że któryś z naszych kandydatów jest absolutnie nie do zaakceptowania. Lewica też nie zablokuje, rozumiem, senacki. Tej kandydatury, tak, pani poseł? Na tym polega pakt senacki, że to nie jest jeden komitet wyborczy, więc my nie rozumiem, wystawiamy ale Romana na tym też polega, Giertycha, że można zablokować inne kandydatury, że można być przeciwko, prawda? Że jakiś konsensus musi być po prostu. Więc rozumiem, że nie będziecie konsensus protestować. Konsensus polega na tym, że każdy bierze odpowiedzialność za wystawionych przez siebie kandydatów, a co do tego, czy ktoś nie wystartuje przeciwko panu Giertychowi, to nie jestem taka przekonana, gdyż już w poprzednim tym starcie podobnie konserwatywny kandydat wystawiony przez Platformę Obywatelską miał kontrkandydata, oczywiście nie zgłoszonego przez żadną z partii z paktu senackiego, ale przecież pan Paweł Kasprzak, przewodniczący Obywateli RP, postanowił się zmierzyć z panem Ujazdowskim, zakładając, że no jednak ta kandydatura go bulwersuje, więc myślę, że jeszcze bardziej go zbulwersuje potencjalna kandydatura pana Giertycha i nie jestem przekonana, czy ktoś po prostu spoza paktu senackiego się nie wkurzy na tę sytuację. No tak, ale to trochę mnie zastanawia, że Lewica nie miałaby nic przeciwko temu i jak rozumiem popierałaby też kandydaturę Romana Giertycha, bo do tego to się sprowadza, że wtedy nawzajem też się popieracie. Nie, będziemy popierać swoich kandydatów,
I moim prywatnym zdaniem kandydatura pana Romana Giertycha do Senatu nie jest najrozsądniejszą kandydaturą, gdyż my chcemy zliberalizować wiele przepisów, które PiS zaostrzył, dotyczące praw kobiet między innymi, a tutaj postać pana Romana Giertycha raczej sugeruje, że nie oddałby głosu w tym kierunku. A jeżeli chodzi o domknięcie pani poseł tego paktu senackiego, to to jest perspektywa maja, czerwca, kiedy to już ostatecznie klamka zapadnie w tej sprawie? Ostatecznie przed wyborami, dlatego że do ostatniej chwili mogą się zdarzać jeszcze przetasowania między Sejmem a Senatem, więc taka pełna lista będzie po prostu znana i opublikowana do państwa, do wiadomości nas wszystkich wyborami. Wcześniej będzie znany pewnie przydział, czyli liczba miejsc, które przypadną poszczególnym ugrupowaniom, natomiast same nazwiska będą tuż przed wyborami. To jakoś może się przełożyć jeszcze na rozmowy na temat wspólnych list w wyborach do Sejmu, czy to zupełnie są sprawy, które równolegle biegną, ten Senat i Sejm, i nie ma jedno na drugie wpływu, pani poseł? Biegną równolegle. Tutaj już padło tyle mocnych deklaracji ze strony i pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i pana Szymona Hołowni, że po prostu nie ma możliwości, że z lewicą też nie, a z kolei pana przewodniczącego Donalda Tuska, że no skoro nie wszyscy razem, no to w takim razie Platforma idzie sama. Więc nie wiem, czy jest jeszcze co ciągnąć ten temat, który uważam trochę za temat zastępczy. Dobrze, że się ostatnio zajmowaliśmy tematem poważnym, czyli tematem mieszkań. Myślę, że to będzie jeden z głównych elementów programu i też polityki przyszłego rządu, mam nadzieję, że koalicyjnego. Wiem, że też stanowiska, pomysły są różne, ale przynajmniej każdy jakiś ma. Jest to pomysł każdy, w każdym przypadku konkretny, nieogólnikowy, więc na pewno coś się uda wydyskutować, bo to jest bardzo ważna potrzeba. Trzeba Polek i Polaków. Cieszę się, że wszystkie ugrupowania, dzięki myślę lewicy, bo to lewica zapoczątkowała mówienie o tym temacie, że będziemy mogli doprowadzić do tego, że mieszkania w Polsce będą budowane. My, pani poseł, w internetowej dogrywce Sedna Sprawy też o mieszkaniach porozmawiamy i o szukaniu wspólnoty programowej opozycji. Słuchaczom Radio Plus dziękujemy, zapraszamy na naszą między innymi stronę radioplus.pl. Tam dalsza część rozmowy z Anną Marią Żukowską. Dziękuję bardzo. Radio Plus. Sedno sprawy. Anna Maria Żukowska z Lewicy jest cały czas gościem Sedna Sprawy. Ponownie panią poseł witam. Pamiętam, sekretarz generalny Lewicy Krzysztof Gawkowski, nie sekretarz generalny teraz, już szef klubu Lewicy Krzysztof Przewodniczący Gawkowski. Klubu. Tak, długo, wieloletni sekretarz generalny SLD, stąd przyzwyczaiłem się do tej funkcji pana przewodniczącego. Proponował w każdym razie jeszcze w ubiegłym roku razem z przewodniczącym Czarzastym, zresztą przygotowanie takiego wspólnego programu, podstawy programowej opozycji. Lewica mówiła, że to jest tak niezwykle istotne, żeby już iść do tych wyborów z jakimś minimum programowym dla nowego rządu. To się stanie, pani poseł, czy absolutnie nie ma takiej możliwości, nie ma takiej woli po stronie partnerów w opozycji? Ja bym chciała, żeby rzeczywiście była taka wola, o którą też apelowaliśmy, głośnego zadeklarowania jednoznacznie, że po to każdy z ugrupowań idzie do wyborów, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością i żeby stworzyć wspólny rząd, dlatego że żadne ugrupowanie nie stworzy go samodzielnie, więc też nie ma co opowiadać obywatelom głupot, że się będzie rządziło bez żadnej innej partii. Żaden rząd w Polsce nie był rządem jednej partii po 1989 roku. Ale ten może być rządem 10. Także obecny jest rządem koalicyjnym, w związku z czym tutaj nie ma wątpliwości, że przyszły rząd też będzie rządem koalicyjnym. Chcemy być w tym rządzie, ja to deklaruję jasno. Chciałabym to też usłyszeć między innymi od pana Szymona Hołowni, bo jeżeli nie stworzymy czegoś, co odkręci główne zmiany PiSu, które dokonał między innymi w takim sektorze jak praworządność, jeżeli nie przywrócimy właściwej godności i tego waloru konstytucyjności, Trybunałowi Konstytucyjnemu, no to w wielu rzeczach innych utkniemy, po prostu zabuksujemy. Ale pani poseł, to przy tym jednym zdaniu zostańmy. Walor konstytucyjności Trybunału Konstytucyjnego. Jak go przywrócicie? No tak, co to znaczy walor konstytucyjności i jak go przywrócicie? Ludzie, którzy tam zasiadają, byli sędziami prawidłowo wybranymi i żeby nie było takiej sytuacji jak w tej chwili, że kłócą się o to, kto jest przywódcą tego stanu. Ale to ci wybrani przez większość Prawa i Sprawiedliwości są prawidłowo wybranymi sędziami, czy nie? Ci, którzy teraz są, pani poseł, w Sądzie Najwyższym, to są prawidłowo wybrani sędziowie?
to ja mam do pana taką prośbę, żeby pan zaprosił kogoś z Trybunału Konstytucyjnego, zadał to pytanie, bo jestem bardzo ciekawa odpowiedzi osób, które rzeczywiście tam zasiadają, bo one w tej chwili zajmują się głównie udowadnianiem sobie nawzajem, że ktoś jest przewodniczącym albo no nie tak, jest. No jest kwestionowana... Nie zajmują się orzekaniem. Ten Trybunał nie robi nic. To prawda, że jest sparaliżowany w dużej mierze i jest kwestia, no 6 sędziów kwestionuje mandat pani prezes Julii Przyłębskiej do prowadzenia prac tej instytucji, do bycia prezesem właśnie. Ale pytam, no pani poseł, jak mówi pani o przywróceniu, nie wiem już jakie to było sformułowanie, konstytucyjnego pierwiastka Trybunałowi Konstytucyjnemu, to jak to ma wyglądać? To będą nowi sędziowie, czy to będą ci sami sędziowie? No co się stanie z takim Trybunałem Konstytucyjnym? No jeden przykład, no bo tych instytucji będzie więcej, ale... prawidłowo wybrani w 2015 roku powinni zostać zaprzysiężeni. Natomiast o tej trójce mowa, tak? To jest ta trójka sędziów, tak? W dwóch latach po wyborach, gdyż potem oczywiście no, ta kadencja także i im się skończy, więc to trzeba też zrobić w miarę szybko. No, są też pomysły różnych innych profesorów, profesora Sadurskiego, który w ogóle uważa, że no, ta instytucja, Trybunał został skontaminowany przez to, że tam zasiadają osoby niebędące sędziami i w związku z tym wszystkie osoby, które tam zasiadają, no, nie są uprawnione do wydawania wyroków w imieniu Trybunału Konstytucyjnego. No, ale pani poseł, co wy zrobicie? Mówi pani poseł o tym, że no, trzeba przywrócić szybko tę praworządność i tak dalej. Więc no, a pani poseł mówi, że są opinie takie i siakie i ktoś myśli tak, a ktoś tak. Ale ja pytam, co chcecie zrobić? Ci sędziowie zostaną, czy nie? Usuniecie tych sędziów w jakiś sposób magiczny, bo nie wiem w jaki. Temis, jest projekt Stowarzyszenia Justicja, który był już procedowany w Sejmie, był odrzucony, ale no, to ten projekt Stowarzyszenia Temis jeszcze nie. To jest oferta na już po wyborach, ale co do niej, muszą się też zgodzić wszystkie inne ugrupowania, czy na pewno tak to widzą, czy chciałyby tam trochę inaczej to przeprowadzić. Natomiast na pewno jest to rzecz, która jest jedną z fundamentalnych kwestii, nie tylko oczywiście Trybunał Konstytucyjny, ale przecież w ogóle Izba Dyscyplinarna, bo przecież nie mamy wątpliwości, że to, że prezydent skierował właśnie do tej instytucji, do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o tejże, nic nie zmieni, dlatego że ten Trybunał się po prostu nie zbierze. Na pewno nic się nie wydarzy. Izba Dyscyplinarna już nie ma od pół roku, pani poseł. Nie ma Izby. Ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest, że Izby Dyscyplinarnej już od pół roku nie ma. Pani poseł, to jeszcze zapytam o te ustalenia opozycji przed wyborami. To, co może się wydarzyć, to nazwisko premiera, to jest też coś, co powinniście wyborcom przedstawić przed wyborami w kampanii jeszcze? Myślę, że państwo głównie oczekują oferty programowej i tego, żeby zapewnić ich, co robi niniejszym. Nie no, to niezwykle ważna rzecz, to będzie premierem. Tego rządu poseł, obecnego, który nie jest dobrym rządem, ale parę rzeczy dobrych uchwalił, zostaną zachowane. Proszę się nie bać, że tutaj cokolwiek będzie odkręcone. Ale o co innego pytałem? Czy opozycja emerytura będzie miała jednego będzie kandydata na premiera, pani poseł? Natomiast nie sądzę, że by państwo chcieli, żebyśmy dzielili teraz skórę na niedźwiedziu, kłócili się o to, kto jest fajniejszy, kto ma ładniejsze włosy, kto ładniej mówi i kto będzie fajniejszym premierem. To się wydarzy na pewno w drodze konsensusu, ale po wyborach nie będziemy się teraz ścigali na to, kto ma lepszego kandydata na premiera. Ścigajmy się na programy. To nie jest uczciwość wobec wyborców, przedstawienie, kto będzie kandydatem, kto jest kandydatem na premiera, pani poseł? A to nie jest uczciwe postawienie sprawy, czy to nie jest uczciwe postawienie sprawy, jeżeli chodzi o wyborców, no powiedzenie, kto będzie kandydatem, jeżeli wszyscy razem planujecie stworzyć rząd, to chyba i teraz wiadomo, z jakiej puli ten premier będzie wybierany przecież, tak? To nie byłoby fair wobec wyborców powiedzenie już teraz? Jednego z ugrupowań, które będą w wyborach startowały. No premierem nie musi być członek jednego z ugrupowań. W historii III RP nie zawsze był to przewodniczący największego zwycięskiego ugrupowania. Były też takie rządy jak rząd Waldemara Pawlaka chociażby. No, również obecny rząd nie jest rządem, w którym premierem jest przywódca największego zwycięskiego ugrupowania. Są możliwe różne konfiguracje i naprawdę nie kłóćmy się o nazwiska. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, żeby stworzyć stabilny rząd. A czy ten rząd będzie stabilny pod takim czy innym przewodnictwem, ustalimy, jak już z tym Prawem i Sprawiedliwością wygramy. Ale pani poseł, dla mnie to szczerze mówiąc dziwne, ale to jest jakieś traktowanie niepoważnie wyborców, ale to nie możecie powiedzieć, kto jest kandydatem na premiera, nie możecie tego ustalić, kto będzie, to jest niezwykle ważne, kto będzie przewodził nowemu rządowi. Dlaczego jeżeli chcecie ustalać szczegóły programowe, to nie w takiej sprawie nie możecie powiedzieć wyborcom, kto będzie premierem w nowym rządzie? A
Ale czego pan oczekuje, jeżeli w tej chwili nie wiemy, kto będzie miał ile głosów, ile mandatów w tej chwili albo za 3 miesiące posłów w Sejmie? Tego w tej chwili nie można zakładać, w związku z czym nie można podjąć się i ogłosić takiej informacji. No, zobaczymy, kto będzie miał ile posłów i posłanek. I to na pewno będzie stabilny rząd, ale tak jak mówię, żeby był stabilny, to to musi być też osoba, która rzeczywiście tę stabilność zagwarantuje wszystkim partnerom koalicyjnym i zapewni też stabilność właśnie w realizacji konkretnych celów programowych, czyli no takie ekspoze na 100 dni rządu na pewno będzie pisane nie jednoosobowo. No nie wiem, czy stabilność to jest to słowo, które będzie najlepiej określało ten rząd, bo tam no, 10 partii może wchodzić w jego skład. Sama Lewica ma przecież 4, prawda? Koalicja Obywatelska też 4, do tego Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050. Tych podmiotów się nazbiera, pani poseł, całkiem sporo. I właśnie dlatego nie będziemy opowiadać, kto będzie w tej chwili kandydatem na premiera. To będziemy decydowali wspólnie po wygranych wyborach. A mówiła to Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, która była dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Bardzo pani poseł dziękuję za rozmowę i życzę udanego. Dziękuję, dziękuję serdecznie. A państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, do jutra. Radio Plus. Sedno Sprawy. W pełnej gotowości jest już Kamila Biedrzycka. Poprowadzi teraz dla państwa swój program Ekspres Biedrzycki. Dobry państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie wtorkowe. Państwa gościem za chwilę Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i szef Stowarzyszenia Tak dla Polski, a po godzinie 9.45 profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie trudno więc wysnuć wniosek, że głównie na polskiej polityce dzisiaj się skupimy, ale oczywiście zaczynamy od aktualności i od tego, że kolejny raz osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie zostały zmuszone do protestu w Sejmie, do protestu okupacyjnego. Mają zamiar przy Wiejskiej zostać aż do skutku. Dokładnie w ten sposób to określają. Domagają się zrównania renty socjalnej z minimalną krajową. Przypomnę, że niepełnosprawna dorosła osoba musi przeżyć za 1217 zł miesięcznie. Na ten temat też będziemy dzisiaj mówić. To jest polska afera Watergate. Tak nasz dzisiejszy gość, czyli Jacek Karnowski, mówi o sprawie Pegasusa. Wczoraj prezydent Sopotu odpowiadał, zeznawał przed Senacką Komisją właśnie do spraw Pegasusa. Jest kolejną inwigilowaną przez polskie służby osobą, kolejnym politykiem. Politykiem, który bardzo mocno był zaangażowany w kampanię wyborczą roku 2019. Co tak naprawdę mówi nam kwestia organizacji całego aparatu państwowego, który jest zaangażowany w inwigilację Pegasusem i czy to może dotknąć każdego z państwa tak naprawdę, bo to jest pytanie kluczowe. O tym dzisiaj także mówić będziemy. I na koniec trzęsienie ziemi dla polskiego kościoła. No i pytanie, czy tylko polskiego? Według materiałów zebranych przez dziennikarzy TVN24 Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je. Ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem. Więcej o tym już za chwilę. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Zaczynamy jednak od awantury, bo tak to chyba trzeba nazwać, podczas protestu osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Przyszła do nich pani minister Ścigaj, no ale szerzej już za chwilę. Walczymy, aby Sejm na tym posiedzeniu procedował projekt o rencie socjalnej. Tak zadeklarowała Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej i liderka protestujących osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, bo przypomnę, pani Hartwich jest matką dziecka, a właściwie osoby dorosłej już z niepełnosprawnością. Zapowiadają, że będą okupować sejmowy korytarz tak długo, aż
posłowie zajmą się propozycją nowej renty. Po godzinie 17 wczoraj do protestujących przyszła minister Agnieszka Ścigaj, kiedyś Kukiz 15 i kiedyś osoba, która podczas protestu na przykład w roku 2018, bo wtedy był ostatni, zapewniała, że absolutnie skandaliczne są warunki, w których muszą żyć w Polsce osoby z niepełnosprawnościami. Uważała się za taką reprezentantkę interesów tychże osób właśnie. Zresztą jej prywatna działalność wielokrotnie dowodziła tego, że faktycznie jest coś w takim stwierdzeniu. No ale oczywiście punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia. Od kiedy pani Ścigaj została panią minister, no już trochę inaczej te rozmowy z osobami z niepełnosprawnościami wyglądają. Oni wznowili protest pod hasłem "Chcemy godnie żyć". Pojawili się w Sejmie, przedstawili swój projekt obywatelski ustawy o rencie socjalnej. Stwierdzono, że pod tą propozycją zmian w prawie podpisało się prawie 200 tysięcy osób, także naprawdę spora liczba. A Izba Niższa, czyli Sejm, powinna rozpatrzeć ją na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się właśnie dziś, we wtorek. Renta socjalna miałaby wynosić tyle, ile najniższe krajowe wynagrodzenie. Przypomnę Państwu raz jeszcze, bo rzeczywiście w to trudno uwierzyć, że osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie muszą zadowolić się, w cudzysłowie, taką zapomogą w wysokości 1217 zł miesięcznie. A taki przykład Państwu tylko podam, że obóz taki rehabilitacyjny dla osoby z niepełnosprawnością kosztuje ponad 9 tysięcy złotych za 2 tygodnie. 9 tysięcy złotych. A 1200 wynosi to, za co musi się utrzymać w całości osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun. Okazało się, że po godzinie 17 wczoraj do okupujących przyszła już wspomniana przeze mnie pani minister do spraw integracji społecznej, tak to się nazywa, Agnieszka Ścigaj, próbowała przekonywać, że działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wybuchła dosyć rzeczywiście ostra sesja, której uczestnicy przez ponad kwadrans kierowali wzajemne zarzuty i wzajemne pretensje. Pani Ścigaj zapewniała, że od 8 lat składa rozmaite wnioski dotyczące niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Obecnie zajmuje się kwestią mieszkań wspomaganych. Jest mnóstwo ludzi potrzebujących samodzielnego życia. Proszę nie mówić, że się nic nie zmieniło, stwierdziła pani Ścigaj, która jak widać w sytuacji osób z niepełnosprawnością o sytuacji takich osób wie więcej niż same osoby, które w tej sytuacji się znalazły. No cóż, powtórzę raz jeszcze. Punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia. Ukłony, w cudzysłowie, dla pani minister. Prawie 3 miliony złotych dla uczelni z 14 studentami. Drodzy Państwo, w Kolegium Intermarium na studiach dziennych jest 14 studentów, ale ponieważ jest to organizacja, a właściwie uczelnia związana z Ordo Iuris i do tego oprócz tej uczelni prowadząca ją fundacja, otrzymała z publicznej kasy, uwaga, na samorząd studencki, naukę strzelania oraz warsztaty prowadzenia debat i studia z etyki dla nauczycieli prawie 3 miliony złotych. Kolegium prowadzi tylko jeden kierunek stacjonarnych studiów dziennych, czyli prawo. W 2021 roku po bardzo szumnych zapowiedziach założycieli tejże uczelni dotyczących rozwoju tego kierunku aktywista Jakub Gawron pytał Ministerstwo Edukacji, ilu jest tam studentów. Pytanie powtórzył także rok później, czyli w roku 2022. No i resort pana Czarnka poinformował, że w poprzednim roku akademickim kolegium przyjęło na studia dzienne 15 osób. Zajęcia prowadzono prowadziło wówczas 38 wykładowców. 38 wykładowców na 14 studentów. 15, przepraszam. To naprawdę trzeba przyznać luksus dla studentów właśnie. Wirtualna Polska ustaliła, że Ministerstwo Edukacji w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki przyznało uczelni 200 tysięcy złotych na projekt Przywracamy Tradycje Strzeleckie i 300 tysięcy złotych na Festiwal Nauki Klasycznej Akademia Lykeion Uniwersytet. W sumie WP pisze o tym, że tych dotacji i od ministra Czarnka i od pana Piotra Glińskiego wpłynęło co najmniej 2 700 000. To też tak a propos rozdawania państwowych pieniędzy. Julia Przyłębska, drodzy Państwo, nie przyszła na komisję. Napisała o kulturze rozmowy. Chodzi o to, że Sejmowe Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawcza dyskutowały nad informacją, tutaj cytat, o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku. Prezes Julia Przyłębska, kierując się, jak podał w piśmie szef gabinetu prezes Trybunału Konstytucyjnego, koniecznością ochrony Trybunału przed publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji,
nie wzięła udziału w posiedzeniu sejmowych komisji i postanowiła się nie tłumaczyć między innymi z tego, co w tej chwili w Trybunale się dzieje, czyli z totalnego bałaganu i buntu części sędziów, którzy podważają status pani Przyłębskiej jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, pani Przyłębska twierdzi, że musi chronić Trybunał przed publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji, w związku z tym nie ma zamiaru przed państwem na przykład tłumaczyć się z działań Trybunału. Hulaj dusza, piekła nie ma, chciałoby się powiedzieć. I na koniec smaczek dla państwa. Wisienka na torcie, chciałoby się powiedzieć. Mam nadzieję, że pan premier Jacek Sasin nie obrazi się za to porównanie, no ale muszę, bo się uduszę. Jacek Sasin w Urzędowie. Polacy będą mogli być bogatsi, zapewnia. Na Zachodzie są w szoku, że się tak bardzo rozwijamy, mówi wicepremier rządu Zjednoczonej Prawicy i mówi tak. Nie mam wątpliwości, że to jest szok tam na Zachodzie, że się tak szybko rozwijamy. Przekonywał, że Polsce próbuje się uniemożliwić ten rozwój, dlatego że wszyscy są zirytowani tym, że tak świetnie sobie radzimy. Podczas spotkania z mieszkańcami Urzędowa w województwie lubelskim pan premier przekonywał, że sojusznikom z Unii Europejskiej nie podoba się to, że budujemy bezpieczeństwo energetyczne. Jak rozumiem, w ten sposób Jacek Sasin próbuje też przekonywać, że to z winy Unii Europejskiej nie mamy na przykład środków z Krajowego Planu Odbudowy i że to z winy Unii Europejskiej zagrożone prawdopodobnie są wypłaty także z Funduszu Spójności. Przypomnę, gdyby ktoś z państwa zapomniał, na Zachodzie są w szoku, że tak się rozwijamy. Tym optymistycznym akcentem zapraszam państwa na spotkanie z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim. Wtedy Donald Tusk był jeszcze przewodniczącym Rady Unii Europejskiej. Tak, wtedy był przewodniczącym Rady Unii Europejskiej. Co ciekawe, ta sprawa, muszę powiedzieć, że teraz sobie nie wiem skąd mogła wypłynąć. Dwie osoby wiedziały o tym mailu. Znaczy jeszcze pan przewodniczący Donald Tusk. Czyli pan wysyła, panie prezydencie, mail do urzędującego przewodniczącego Rady Unii Europejskiej wtedy, czyli no, jednego z najważniejszych polityków europejskich. Pan wysyła do niego maila, o tym mailu wie pan, no siłą rzeczy odbiorca tego maila i pana sekretarka, po czym wiadomość ta jest publikowana przez media związane z obozem rządowym, że pan wysyła maile do Tuska w sprawie jego przyjazdu do Gdańska. Czy panu się często zdarza, że to, co się dzieje w pana gabinecie, trafia następnego dnia, czy tam po paru godzinach do tegoż medium? No na co dzień nie, ale takie sytuacje. Ale wtedy to się zdarzyło. Ale takie sytuacje mamy. Jeszcze oczywiście wiedział o tym pan minister Paweł Graś, tak? Co żeśmy sobie, 4 osoby wiedziały o tym mailu. Ale rozumiem, że nie zakłada pan, że Donald Tusk, przewodniczący Rady Unii Europejskiej, czy pan minister Graś uważali za stosowne informować media związane z obozem rządowym o mailu od pana? No myślę, że nie. Niech tradycji stanie się zadość. Warszawa pozdrawia mój ukochany Sopot. Jacek Karnowski, prezydent tego miasta i Stowarzyszenie Tak dla Polski, inwigilowany systemem Pegasus. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor. Witam Super Express i ulubioną Warszawę. Panie prezydencie, żarty na bok, bo sytuacja jest bardzo poważna. Czy pan ma pewność, że był inwigilowany Pegasusem? Panie redaktor, no... Twierdzą o tym dziennikarze Gazety Wyborczej i poszlaki ewidentnie pokazują, że tak, bo już widzieliśmy w materiale, że wycieka mail. Też zgłosiła się do mnie już jedna osoba, która mówi, słuchaj, wychodzi na to, że na Messengerze wysyłałem ci jakąś dziwną informację o drugiej w nocy. Nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, a było to w tamtym czasie. Strona dotyczy jakichś spraw związanych w ogóle z dziećmi. Coś może być, jeszcze musimy to sprawdzić, bo to jest zupełnie sprawa świeża. Z drugiej strony dzisiaj Gazeta Wyborcza potwierdza to, co tak przypuszczaliśmy z Krzysztofem Brejzą, z jego rodziną, że tą całą akcję prowadzi ta sama ekipa CBA, która prowadziła moją sprawę 15 lat temu, sprawę bardzo polityczną, która była nie tylko przeciwko mnie, ale także przeciwko innym politykom, tak zwaną aferę sopocką. I to jest ta sama ekipa. Powiedział, że to Centralne Biuro Polityczne, a nie antykorupcyjne, bo to powinno być Centralne Biuro Polityczne, które stosowało komunistyczne metody 15 lat temu przeciwko mnie, fałszowało wtedy dowody, ukrywało dowody przed nami, ukrywało dowody przed nami, przed stroną postępowania.
i ta sama ekipa zostaje ściągnięta przez po powrocie PiS-u do władzy, do CBA w Gdańsku i rozpracowuje Krzysztofa Brejzę, czyli to wszystko się uskłada w taką układankę jak puzzle rozsypane na stole. Panie prezydencie, ale to z tego by wynikało, że obecna władza, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zagięło na pana parol, uwzięło się na pana. Z jakiego powodu? Pani redaktor, no wtedy powiedzmy sobie szczerze, przy tej pierwszej akcji byłem skarbnikiem Platformy Obywatelskiej na Pomorzu i pewnie im się wydawało, że wszyscy kradną tak jak oni kradną. Wszyscy mają jakieś nielegalne przepływy z jakichś dotacji na fundacje, Wille Plus i tak dalej. Nic takiego nigdy nie było. Pewnie chcieli też, tam było takie wyjście na Donalda Tuska, że zawiadomił go Julkę o przestępstwie, nagrywał to i potem była konferencja prasowa Ziobry, Mularczyka i Kurskiego na zasadzie, czy premier wiedział o przestępstwie, ale zawiadomił prokuraturę, czy ją nie zawiadomił. To pierwsza rzecz. A teraz no, prowadziłem jednak rozmowę na temat Paktu Senackiego z Zygmuntem Frankiewiczem przed wyborami 4 lata temu. No, przed wyborami, które można stwierdzić nie były uczciwe. Właściwie powinny być unieważnione. Przy takim atakie Pegasusem, czy na mój telefon, czy na Krzysztofa Brejzy, który prowadził wtedy kampanię największej siły opozycyjnej. Także to jest Centralne Biuro Polityczne ewidentnie, które stara się złapać haki na polityków, uderzać w najbliższe otoczenie najważniejszych polityków w państwie, w opozycji i też atakuje to, powiedzmy sobie szczerze, dosyć w sposób perfidny, także manipulując dowodami. To jest najgorsze, że ja powiem szczerze, no jednak Prawo i Sprawiedliwość rozbroiło bezpieczniki, wykręciło wszelkie bezpieczniki, czy zbajpasowało takim drutem prąd, który w służbach specjalnych płynie swoimi drogami, a właściwie płynie drogami na rozkaz partii rządzącej. To nie są służby specjalne państwa polskiego, to są służby specjalne Prawa i Sprawiedliwości. Panie prezydencie, to teraz zatrzymamy się przy tych kilku zdaniach, o których pan, które pan wypowiedział przed chwilą. Po pierwsze, wybory z roku 2019 powinny być unieważnione. Czy naprawdę uważa pan, że inwigilacja Pegasusem to jest powód do unieważnienia wyborów? A jeżeli tak, to kto takim unieważnieniem powinien się zająć? Czy uważa pan, że w ogóle działanie w tym kierunku ma sens w roku wyborczym? Oczywiście, że ma sens, bo trzeba pokazać Polakom, jakie rzeczy mogą nas czekać przed najbliższymi wyborami. To jest rzecz bardzo ważna, tak, żebyśmy jednak zapobiegli powtórce z tej sytuacji. Powiedzmy uczciwie, w Stanach Zjednoczonych taka afera kończyła się dymisją prezydenta Nixona, odejściem z urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa. U nas oczywiście pan rzecznik rządu, pan minister spraw wewnętrznych, pan wiceminister sprawiedliwości mówią, to niech Karnowski udowodni, że miał Pegasusa. Nie, to władza powinna pokazać, komu Pegasusa z polityków zakładała. I do tego powinna być komisja śledcza i stąd też nasz apel jak do samorządów, tak dla Polski wczoraj do parlamentarzystów, żeby jeszcze raz spróbować powołać komisję śledczą. Akt sprzeciwu przeciwko takiej komisji śledczej ze strony PiS-u czy Pawła Kukiza będzie też no, takim znakiem dla wyborców, że się boją, że mają coś do ukrycia. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy o tym nie zapomnieli, żeby nie powstała tylko komisja śledcza senacka, która jest bardzo ważna i muszę powiedzieć, że zareagowała bardzo szybko, bo w piątek się ukazał materiał, a w poniedziałek już byłem na przesłuchaniu w tej komisji i ona też już pokazała na przykład sprawę maila, który wyciekł z mojej skrzynki mailowej. I ja uważam, że nie można tej sprawy tak zostawić. To nie możemy żyć w państwie na podsłuchu. To my głosimy, że tak dla Polski demokratycznej, a nie dla Polski na podsłuchu, nie dla Polski z esbeckimi metodami z czasów no, najgorszej komuny, które też niestety pamiętam, kiedy SB także mi rozpracowywało. I tutaj można to wszystko poskładać. No naprawdę. Już pomijam jeszcze ostatnie może zdanie, że to nie byli tylko ci sami agenci, ale mnie także rozpracowywał prokurator stanu wojennego, taki Piotrowicz miejscowy, Włodzimierz Pluta, który był prokuratorem marynarki wojennej, skazywał ludzi za roznoszenie ulotek. Też nie umiał znaleźć zabójcy świętej pamięci Tolka Browarczyka, pierwszej ofiary stanu wojennego, mąż miał broń i kulę. Także takimi osobami jak pan Piotrowicz, pan Pluta, prokuratorzy
postanowionego wysługuje się obecna władza. Wysługuje się takimi agentami służb specjalnych jak pan Maciej W., nie wiem czy jego nazwisko mogę ujawnić czy nie, więc nie będę kończył, który najpierw rozpracowuje mnie raz, potem drugi raz, a potem Krzysztofa Brejzy preparuje na niego dokumenty. Zresztą ta cała sprawa jest dość, powiedzmy, poważna, bo ten Pegasus pozwala także wniknąć w życie prywatne, w życie intymne, ale także w życie intymne naszych dzieci, osób nieletnich. No, ja nie wiem, jak trzeba mieć, jaką sieczkę trzeba mieć w mózgu, jakim trzeba być. Ja słyszałem, że tam niektórzy szefowie CBA kiedyś słuchali na bieżąco podsłuchów różnych, tym się lubowali, jak panu prezydentowi Kwaśniewskiemu zakładano, że mieli aparaturę w swoim gabinecie i słuchali z lubością tych podsłuchów. To może też oglądali zdjęcia czy filmy no dzieci. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta taki film Życie na podsłuchu. To był film o inwigilacji w DDR-ze. Stasi, tak. I sieć dwóch agentów. Jeden pisze, właśnie dochodzi do zbliżenia i czynności seksualnych pomiędzy obiektem a tam kimś jeszcze, prawda? No i robi sprawozdanie dla swoich szefów z takiego działalności. Ja też widziałem przesłuchanie w mojej sprawie 15 lat temu, gdzie także pytano się jednego ze świadków o moje życie intymne. Także widać, że ci panowie po prostu szukają haków bardzo poważnych na opozycję. I to jest, to trzeba ujawniać Polakom. I o tym trzeba mówić. Nie można tego zapomnieć. Panie prezydencie, rozumiem, że pan się czuje odarty z intymności, z godności. Czuje się pan tak, jakby ktoś wszedł panu po prostu z bucierami w życie. Tak, tak się czuję, no ale panie redaktor, no politycy nieraz mają grubszą skórę rzeczywiście, natomiast co mają powiedzieć ich rodziny, co mają powiedzieć ich przyjaciele, znajomi, co mają, ja pamiętam do dzisiaj traumę bardzo wielu urzędników, którzy byli przesłuchiwani, jedna z osób 6 razy na przykład przez CBA, jedna osób 12 godzin straszona, na co składaliśmy zawiadomienie, w sumie 1/3 urzędników była przesłuchana i ponad 300 osób. Nikt nie poniósł za to konsekwencji, tak samo jak za fałszowanie dowodów. Nikt nie poniósł za to konsekwencji. Co więcej, ci ludzie zostali nagrodzeni, awansowani, potem dostają sprawę przeciwko następnemu politykowi. To nie jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, to jest Centralne Biuro do Walki z Przeciwnikiem Politycznym i tak je trzeba nazwać. Panie prezydencie, nazwał pan kwestię podsłuchiwania Pegasusem w Polsce takim polskim Watergate. No, przed chwilą też pan tego porównania użył i stwierdził pan, że trzeba dzisiaj o tym mówić po to, żeby zapobiec tej sytuacji przed wyborami w tym roku. Tylko pytanie, czy nie jest za późno? Przecież wybory odbędą się za kilka miesięcy. Tak, ale też jako Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Tak dla Polski wczoraj zaapelowaliśmy po raz kolejny do opozycji, pani redaktor, o jedność. Nie mówimy o jednej liście, ale o jedność. O to, żeby pokazać Polakom, że siedzimy przy wspólnym okrągłym stole. Nie walczymy na siebie, nie napadamy na siebie, nie krytykujemy siebie, tylko walczymy o demokrację, walczymy z inflacją, walczymy z rozkradaniem majątku państwowego przez PiS, przez układ mafijny wręcz, który się żywi na państwie polskim, dając sobie różne beneficja. I to jest jedna rzecz, żebyśmy wspólnie usiedli i pokazali Polakom, że jest pewna jedność, tak jak pokazaliśmy przy pakcie senackim. Tak jak pokazał KOD, że można stworzyć system liczenia. Dobrze, panie prezydencie, tylko jak ta jedność ma zapobiec powtórce sytuacji z Pegasusem? Bo to mnie interesuje. Mówi pan, trzeba zapobiec tej sytuacji. Więc ja pytam, jak konkretnie? Przede wszystkim ma zapobiec demobilizacji naszego elektoratu. Ale druga rzecz jest taka, żeby ustalić wspólnie, że dzielimy się, idziemy w Polskę i mówimy o tym wszystkim, co się dzieje. No dobrze, że redakcja, pani redaktor o tym mówi, dobrze, że mówi o tym Polsat, TVN, Gazeta Wyborcza i tak dalej, ale są pewne media, które o tym nie mówią i do tych ludzi trzeba dotrzeć. I to powinno być opozycja nie powinna się wzajemnie atakować w stacji, która jak gdyby ewidentnie krytykuje PiS, tylko powinna razem ruszyć w Polskę i my jako samorządowcy jesteśmy gotowi to zrobić. Jesteśmy gotowi współpracować z każdą partią opozycyjną, z każdą podkreślam, z każdą partią demokratyczną, żeby pokazać w naszych małych miastach, w naszych gminach Polakom, do czego ta władza doprowadziła. Do destrukcji państwa, do stworzenia państwa wręcz mafijnego, który rozdaje pieniądze na lewo i na prawo. Też trzeba jednak pokazać, jak wielkie środki państwo zostały przeznaczone na tak zwaną telewizję publiczną, która, czy radio publiczne tak zwane, które potrafi doprowadzić do takiej tragedii, jaka stała się w Szczecinie, czy takiej tragedii, jaka kiedyś się stała w Gdańsku z morderstwem Pawła Adamowicza, ale ta tragedia w Szczecinie rzeczywiście jest czymś
strasznym, a te media są finansowane przez spółki Skarbu Państwa i te media nie tylko, że chwalą rząd, to jest najmniejszy grzech. One judzą, szczują na opozycję. Zobaczmy, ile razy we wiadomościach jest wymieniany Tusk, Czarzasty, Kośniak-Kamysz, Hołownia, może też Karnowski, chociaż w mniejszym stopniu, a ile razy są hejtowani, a nawet ile razy mniej jest pozytywnych wiadomości o ich rządzie, bo oni się głównie zajmują hejtem i to też musimy policzyć. Ewidentnie musimy tą sprawę policzyć i ją doprowadzić. Panie prezydencie, to w tym kontekście, skoro już media rządowe pan wywołał, mówi pan o tym, że trzeba dotrzeć do widzów na przykład telewizji rządowej właśnie, żeby pokazać im, jak wygląda rzeczywistość. No ale wiemy, że na przykład politycy Platformy Obywatelskiej podjęli decyzję o zawieszeniu udziału w programach telewizji rządowej właśnie ze względu na to, co wydarzyło się z synem jednej z posłanek, z szczuciem na niego, no i tym wszystkim, co stało się później. No więc jak pan ocenia taką decyzję? Czy pan rozumie to, że politycy Platformy nie chcą chodzić do tego miejsca? Ja rozumiem, że na pewien czas rzeczywiście powinniśmy, nikt z nas nie powinien pójść, ale to powinna być znowu wspólna decyzja wszystkich partii opozycyjnych. Potem jednak domagać się pewnych równych szans, bo nie może być tak, że w telewizji publicznej odbywa się debata pana prezydenta Trzaskowskiego z panem prezydentem Dudą, a potem jeszcze pan prezydent Duda ma 20 minut w swobodnej wypowiedzi. Takiej sytuacji nie może być. I musimy jednak domagać się publicznie, jako wszystkie partie opozycyjne i Ruch Samorządowy Tak dla Polski, pewnej równości dostępu do mediów publicznych. I pokazywać to Polakom, bo my tak trochę przyzwyczajamy się do takiej sytuacji. A nie ma szefa służb specjalnych, Komisji Służb Specjalnych z opozycji, no to może nie powinniśmy być w tej Komisji Służb Specjalnych jako opozycja, tak? Albo zawyć nad tym. A zamrożony jest projekt z podpisami 200 000 ludzi na rzecz osób niepełnosprawnych, którzy dostają głodowe zasiłki. Podkreślam, głodowe zasiłki. Przyzwyczailiśmy się do tego. A może cała opozycja powinna raz wyjść z sali i powiedzieć, albo ten projekt w końcu będzie głosowany, albo wychodzimy z sali i dołączamy do tych osób niepełnosprawnych. No, jest według mnie czas na pewne spektakularne gesty. Po raz kolejny trzeba zaapelować o zwołanie Komisji Śledczej w sprawie wykorzystania Pegasusa. No niech pan Paweł Kukiz zagłosuje przeciwko tej Komisji Śledczej. Niech pokaże prawdziwe oblicze, czy jest za Komisją Śledczą, czy dostał jakieś frukta, żeby nie głosować za tą Komisją Śledczą. Niech PiS powie, czy jest za jawnością życia publicznego, czy nie, bo za chwilę powie znowu, że jest za jawnością życia publicznego i tak dalej. Panie prezydencie, ale Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że nic takiego się nie stało. To znaczy ja mam takie poczucie, a właśnie nawet nie poczucie, tylko po prostu widzę to, co widzę, że przedstawiciele partii rządzącej no dworują sobie z tej sytuacji związanej z Pegasusem. Uśmiechają się z ironią, twierdząc, że nic takiego się nie stało i tak jak pan wspomniał, no to niech sobie ci, którzy tak mogą swobodnie rzucać oskarżenia, po prostu udowodnią, że te oskarżenia mają coś wspólnego z rzeczywistością, bo na razie te osoby, czyli pan między innymi, są od rzeczywistości oderwane. No tak wygląda dyskusja w tej chwili. Ja to udowodnię, tak jak udowodniłem 15 lat temu, po 10 latach czy 9, że jestem niewinny. Ale Krzysztof Brejza już teraz udowodnił. Jest to na papierach. Jest na papierach, że wobec niego był stosowany Pegasus i to jest w papierach, które nieopatrznie w innym postępowaniu w prokuraturze w Gdańsku wydobył pan Ryszard Brejza, czy może pani mecenas Dorota Brejza, bo pewnie ona to zrobiła. I oni mają już te dokumenty, czyli na szefa sztabu największej partii opozycyjnej, a wtedy nawet koalicji opozycyjnej, był używany Pegasus w czasie wyborów. To jest udowodnione i powinniśmy jako wszystkie siły opozycyjne rozkomplotować to po całej Polsce, bo to jest nieuczciwość, która trafia do Polaków. Nie powinniśmy tutaj, to powinniśmy zażądać komisji. Dobrze, powiedzą, Karnowski ma jakieś konfabulacje, coś sobie zmyśla, Gazeta Wyborcza coś sobie zmyśla. Ale tu jest dowód, tu są ścisłe dowody na drukach prokuratury pana Ziobry, że ten Pegasus był użyty. To nie jest żadna konfabulacja, to nie jest żadne kłamstwo. Krzysztof Brejza, poseł Rzeczypospolitej Polski, używany przez niego z Pegasus za co? Za to, że jakaś urzędniczka powiedziała, że źle były wydane pieniądze na dmuchany zamek, a sama te pieniądze ukradła. No trochę śmieszne, kiedy mówimy o środkach finansowych na dmuchany zamek, 15 000 zł, a potem włączamy w to aparat za 20 milionów złotych. Panie prezydencie, a co pan odpowie,
Co pan odpowie tym, którzy twierdzą, wystarczy być uczciwym i wtedy nie trzeba bać się Pegasusa? No nie wiem, panie redaktor, pewnie, że można być uczciwym, ale czy to, że się jest uczciwym, to upoważnia, żeby podglądać dzieci w czasie kąpieli, czy podglądać nas w sypialni? A poza tym, to nie mówimy o uczciwości. Tutaj pan Krzysztof Brejza i pan Ryszard Brejza są ludźmi bardzo uczciwymi i tutaj dałbym sobie za nich rękę uciąć. Znam tych ludzi od lat. Z Ryszardem Brejzą współpracuję kilkanaście albo dziesiąt lat. Jest prezydentem Wrocławia, tak jak ja prezydentem Sopotu. Natomiast tam podsłuchiwano jego sprawy związane z kampanią wyborczą. Był szefem sztabu wtedy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, a nawet był taki moment, że to miała być koalicja z PSL-em, czy nawet z SLD. Czyli właściwie konstruował też, ja mu tam w tym pomagałem, strategię wyborczą całej opozycji. I co? I można takiego człowieka podsłuchiwać, a można jemu preparować SMS-y i potem pokazywać w mediach publicznych, tak jak mi kradziono maila i pokazywano go w mediach publicznych, oczywiście przeinaczając tą sprawę, bo to był mail do przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska. No jak można takie rzeczy robić? Mail bardzo w poważnej sprawie, w sprawie śmierci prezydenta. Panie prezydencie, a ja wczoraj dokładnie to samo pytanie zadałam Krzysztofowi Brejzie, który był moim gościem. Jak przekonać ludzi, państwo mają zamiar, że to jest także sprawa, która dotyczy ich samych? Bo dla nich to jest, tak mam wrażenie, oczywiście nie dla wszystkich, ale zapewne dla wielu. Zresztą takie komentarze tutaj i wczoraj i dzisiaj też widziałam u nas pod programem na czacie. Że to jest sprawa związana z ludźmi, którzy są na szczycie polityki. Że ich ta kwestia nie dotyczy. Że oni Pegasusem inwigilowani nie są. W związku z tym ich interesuje, jak wysokie mają rachunki, jak wysoka jest inflacja. No i szereg rozmaitych innych problemów, z którymi na co dzień Polacy muszą się borykać. Pegasus jest to dla nich abstrakcją. Czy aby na pewno powinien być, pana zdaniem? Ja powiem tak, akcja specjalna przeciwko mnie zniszczyła dwóch przedsiębiorców w Sopocie. Jeden z nich zatrudniał około 100 osób. I te miejsca pracy poszły z dymem praktycznie, tak ich nie ma. Bo został ten człowiek zniszczony przez tą akcję. Druga sprawa, dzisiejszy tytuł państwa w gazecie do wypowiedzi Krzysztofa Brejzy, każdy obywatel może być ofiarą władzy. Tak, bo jeżeli ta władza zapewnia sobie sukcesję, tworzy monopole państwowe typu Orlen pod światłym zarządem pana Obajtka i potem zawyża ceny benzyny, zawyża ceny gazu, to każdy obywatel jest ofiarą tego Pegasusa, bo są nieuczciwe wybory i potem mogą sobie zabierać środki finansowe, gromadzić olbrzymie w Orlenie i wydawać na propagandę. To jest takie perpetuum mobile. Wygram wybory, jestem coraz bardziej bezkarny, więc sobie wynajmę za 5 zł apartament w Operze we Wrocławiu. Wezmę sobie tam, zrobię imprezę za 1000 zł, a ona pewnie by kosztowała 15 tysięcy zł. To wszystko idzie z naszych podatków. To dzięki temu rozkradaniu państwa polskiego niepełnosprawni, którzy protestują z panią Hartwig, nie mają zasiłków, mają głodowe zasiłki. Bo my na przykład się kłócimy z państwem polskim w Sopocie i wypłacamy zasiłki osobom niepełnosprawnym, które nabyły niepełnosprawność po 18 roku życia. Tak jest wyrok Sądu Trybunału Konstytucyjnego. Ale nikt go nie realizuje w państwie polskim. My go realizujemy i za to nas się ściga. Co więcej, nas się ściga, że te pieniądze wydajemy, bo ściga nas państwo polskie za to. Także widać, że każdego z nas to dotyczy, bo cena benzyny, cena gazu to jest cena, która jest manipulowana, podkreślam, manipulowana przez obecną władzę. A jak tą władzę nie można zmienić, to dalej będzie manipulowała i dalej przedsiębiorca 26-letni bez żadnego doświadczenia dostanie 55 milionów w Gdańsku, a potem się okaże, że to jest kolega kolegi. Czy dalej na przykład dostaną jakąś willę na działalność, co jest takim policzkiem dla wszystkich polskich nauczycieli, co jest policzkiem dla wszystkich pracowników organizacji pozarządowych, którzy dostają no, po prostu głodowe pensje. No powiedzmy sobie szczerze, że Polska jest rozkradana przez tych ludzi, a oni sobie gwarantują pewną bezkarność, bo za chwilę wypuszczą jakieś zdjęcia z telefonu Karnowskiego, Brejzy czy SMS-y. Pamiętam, jaka była sytuacja przed poprzednimi wyborami, jaki był wściekły atak na Krzysztofa Brejzę i na Ryszarda Brejzę. Samochody telewizji publicznej przed ratuszem, fałszywe SMS-y, tak? I co? I Polacy mówią, no to nie będę głosował na opozycję, skoro tam szefem sztabu jest jakiś złodziej, prawda? No to dotyczy Polaków. Jednak prawo wyborcze jest podstawowym prawem dla nas i z niego wynikają potem inne rzeczy. Panie prezydencie, pan
twierdzi, jak rozumiem, tak wnioskuję z naszej rozmowy, że jedynym sposobem na to, żeby przeciwstawić się obecnej sytuacji, jest współpraca i jedność na opozycji. Rozumiem, że wszyscy chyba już porzucili plan jednej listy i wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to po prostu się nie uda. Ale ma pan takie poczucie, że jest kłopot z tą jednością na opozycji? Kiedy pan rozmawia z przedstawicielami czy Platformy, czy Hołowni, czy PSL-u, ma pan poczucie, że rzeczywiście brakuje takiej świadomości tego, że no, w tej jedności siła będzie wyłącznie, w niczym innym? My jako samorządowcy od początku mówimy, że nie chcemy tworzyć swojej listy samorządowców z Ruchu Tak dla Polski, chcemy być pewnym spoiwem. Pokazał to Zygmunt Frankiewicz, konstruując po raz drugi pakt senacki z opozycją. Bo pierwszy raz razem konstruowaliśmy go 4 lata temu, teraz został podpisany ten pakt senacki i dobrze. I niedobrze, teraz wyciągnęliśmy też wnioski, widać z Pegasusa 4 lata temu, że teraz oznaczymy dokładnie kandydatów, żeby nie było śliwek robaczywek, bo wtedy widać, wykradli nam nasz pomysł i podstawili nam tak zwanych bezpartyjnych fachowców, którzy zabierali nam głosy i przez to straciliśmy 10 mandatów w Senacie. To też może być efekt Pegasusa. Ale trzeba, żeby liderzy opozycji, o to żeśmy wczoraj jako samorządowcy z Ruchu Tak dla Polski zaapelowali, siedli przy jednym stole, pokazali pewne minimum jednak, podali sobie ręce i obiecali, żeby nie będą się atakować. I tak jak... To jest super. Panie prezydencie, tylko ja nie o to pytam, bo państwa inicjatywa jest nam wszystkim doskonale znana. Ja pytam o odbiór tej propozycji na opozycji. O to pana zapytałam. Czy po prostu kawa na ławę? Czy pan widzi, że z tym jest problem jakiś? Znaczy, powiem tak, jak się z każdym z osobna rozmawia, to problemu nie ma. Problem jest, żebyśmy usiedli razem do stołu i mam nadzieję, że to się stanie. To dlaczego stanie. Nie siadacie? Nie będzie, no to jest to nie pytanie do mnie, bo ja zapraszam tego stołu. Pani redaktor, ale musi pan mieć jakąś ocenę tej sytuacji. Z jakiego powodu to się dzieje? Dlaczego tego wspólnego stołu nie ma? W jednej liście hamowało to, że na przykład liderzy nie przyszli na podpisanie paktu senackiego, tylko wysłali swoich zastępców, tak to nazwijmy. I teraz... Dobrze, niech będą już 3 listy, chociaż dobrze, że były 2 jeszcze. Jakaś nadzieja jest, bo Dąb tutaj bardzo by pomógł. Ja bardzo cenię, podkreślam to, że Czarzasty Włodzimierz zjednoczył lewicę. To, że Kosiniak-Kamysz Władysław z Szymonem Hołownią budują jeden blok. Dobrze by było, że Koalicja Obywatelska też budowała jeden blok. My jako samorządowcy jesteśmy w stanie wszystkich wesprzeć. Tylko błagamy, to są bardzo trudne wybory. Wybory z Pegasusem albo innym urządzeniem nasłuchującym w tle. Z olbrzymimi miliardami złotych ze spółek Skarbu Państwa, z budżetu państwa na hejtowanie Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymana Hołowni, Rafała Trzaskowskiego, czy Włodzimierza Czarzastego, czy innych samorządowców. I musimy wzbudzić wśród Polaków efekt, że wartość na te wybory. Wzbudzić taki efekt, jak był w 1989 roku zbudowany przez Komitet Obywatelski Solidarności. Może tam byli przeróżni ludzie, z lewa, z prawa, ze środka, ale był jeden znaczek, pójdźmy razem. I nawet jak idziemy na 3 listach, my jesteśmy jako samorządowcy gotowi poprzeć te 3 listy. Nie mamy Ruchu Tak dla Polski, mamy tutaj członków i w lewicy, i u Szymona Hołowni, i u Kosiniaka-Kamysza, i w Platformie, a najwięcej bezpartyjnych. Jesteśmy gotowi poprzeć wszystkich, ale musi być pewna zgoda, która przekona Polaków, że ta walka jest bardzo ważna, że to są ważne wybory. No tylko trudno będzie przekonać Polaków, panie prezydencie, jeżeli zewsząd słyszą, że te wybory i tak mogą być w cudzysłowie sfałszowane, a może nie do końca w cudzysłowie. No, tutaj wielka chwała Kubie Karysiowi i Kodowi. Dobrze, że inne partie polityczne do tego przyłączyły. Inicjatywa liczenia wyborów i dzięki temu te wybory nie będą sfałszowane. I tutaj Kod rzeczywiście rozbudował pewien mechanizm. Włączyły się to wszystkie partie polityczne. Bardzo dobrze. Dobrze, że Sławek Nitras się w to włączył. Ale wszystkie partie polityczne, myśmy też się w to włączyli. Od nas będzie to wicewójt z Izabelina za to odpowiadał, że będziemy liczyli te głosy, że nie będziemy chcieli, żeby i te wybory nie będą sfałszowane. Jak będziemy liczyć te głosy i patrzyli na ręce wszystkich komisji wyborczą, gdzie większość jest jednak uczciwych, to nie będą sfałszowane. Natomiast są nieuczciwe. To powiedzmy szczerze, bo i tu musimy pokazać Polakom, ile z ich pieniędzy idzie na propagandę państwową, żeby to trochę powstrzymać, zrobić jednak wstyd. Ile osób było podsłuchiwanych, bo to też hamuje, nawet u najgorszych
jak gdyby ludzi, którzy popełniają najgorsze przestępstwa, pokazywanie tych przestępstw zaczyna to hamować. I ja liczę na to, że może będzie jakaś refleksja w tym obozie władzy, może pan prezydent Duda będzie miał jakąś refleksję w końcu i powie, panowie, pohamujcie się. Ale od tego wymaga, żebyśmy my nie godzili się na to. Słuszna jest decyzja Szymona Hołowni, powiedział, nie idę do mediów publicznych, może tutaj chodził. Ja do mediów publicznych nie chodzę, bo mnie nie zapraszają od 2-3 lat. Oczywiście powiedziałem, że na żywo pójdę, ale nie dałem się nagrać, bo zmanipulują. Miałem taką sytuację, że manipulowali moimi nagraniami, składali z kilku nagrań jedno. Nie jestem zapraszany ani do Radia Gdańska, ani do telewizji publicznej od kilku lat, ale oczywiście nie w tym czasie, kiedy jest sytuacja tej olbrzymiej tragedii, ale za miesiąc jestem gotów pójść, ale tylko na żywo. Co więcej, powinniśmy domagać się równości dostępu do tych mediów publicznych. No tak, to o tym pan wspominał. Panie prezydencie, na koniec sam, czy pan już zdecydował, czy, a jeśli tak, to skąd startuje w wyborach parlamentarnych roku 2023? Panie redaktor, czekamy na taką pozytywną odpowiedź partii politycznej o pewnej jedności, bo jeżeli będziemy się układali na opozycji pałkami, jeżeli nie będzie pewnej jedności, pewnej wspólnoty, nie mówimy już o jednej liście, bo na to nie ma szans, a szkoda, o to też żeśmy apelowali, to my byśmy chcieli jako samorządowcy wspomóc i startując w tych wyborach i pomagając organizacji tych wyborów, czy organizacji kampanii wyborów. Panie redaktor, za wcześnie jeszcze, bo nie chciałbym tutaj ani nikogo wyróżniać, ani nikogo pognębiać, bo dla części może to być pognębienie, jak powiem, że chciałbym od nich startować, a nie wyróżnienie, więc poczekajmy jeszcze chwilkę. Natomiast my jako samorządowcy widzimy, że niestety będziemy musieli iść do Warszawy. Dla nas niestety, no bo każdy by chciał zostać tam, gdzie jest, ale iść, bo inaczej tego samorządu w Sopocie, w Izabelinie, w Sosnowcu, w Świnoujściu, w Szczecinie czy w Koszalinie nie będzie. Po prostu go nie będzie, bo PiS go zlikwiduje, tak jak likwiduje wszelkie instytucje niezależne, tak jak likwiduje demokratyczne państwo w Polsce. Dlatego mówimy tak dla demokracji, tak dla samorządnej Polski. I jesteśmy gotowi, tylko oczekujemy też takiej pozytywnej odpowiedzi od partii opozycyjnych, żeby się dobrze zaangażować i wspólnie w te wybory. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Ruch Tak dla Polski. Dziękuję bardzo za to spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Dziękuję. A u państwa już za chwilę pan doktor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Oczywiście nie tylko o Pegasusie rozmawiać będziemy. Zapraszam. Panie redaktorze, a może pan mi zdefiniować słowo, że Trybunał Konstytucyjny nie działa, bo chciałbym wiedzieć, w jaki sposób pan taką tezę postawił. Jest kworum, nie ma kworum, nie wiadomo, kto w tej chwili jest prezesem. Kiedy, a dlaczego nie wiadomo, pana zdaniem, kto jest prezesem? Bo z tego, co mi wiadomo, przynajmniej w ostatnim czasie... Nie, ale panie redaktorze, to uporządkujmy dyskusję, bo zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, prezes Trybunału Konstytucyjnego pełni funkcję, aktualna prezes, do końca wygaśnięcia swojej kadencji sędziego. Część sędziów faktycznie miała wątpliwości w tym zakresie, w związku z tym zwołano Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wydało uchwałę w tym zakresie, że stwierdza jednoznacznie, że prezes Trybunału Konstytucyjnego ma kadencję do końca swojej kadencji sędziego, więc nie wiem, co tu jeszcze jest niejasne z pana strony. Część sędziów twierdzi, że tak naprawdę do niczego tam nie doszło, bo nie było kworum. Są też takie osoby, na przykład, z przykrością to stwierdzam, które twierdzą, że Ziemia jest płaska. W związku z tym to nie oznacza, chyba że pan będzie mnie na każdej konferencji prasowej pytał, czy mam dowody na to, że Ziemia jednak jest globem. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Za chwilkę o Julii Przyłębskiej porozmawiamy, bo to jest gruba sprawa, jakby młodzież powiedziała, ale chciałabym jeszcze przez chwilę porozmawiać o Pegasusie. Czy pana zdaniem uda się Jackowi Karnowskiemu, Krzysztofowi Brejzie, Giertychowi, pani prokurator Wrzosek, panu Michałowi Kołodziejczakowi i pewnie jeszcze kilku innym osobom, których nazwiska poznamy do czasu wyborów, przekonać wyborców, że to jest temat także dla nich ważny, a nie zupełnie abstrakcyjny? To jest bardzo trudne, bo mamy tutaj bardzo istotny problem, o którym mówił zresztą przed chwilą pan prezydent Karnowski, zmasowanej propagandy, tak zmasowanej, tak rozbudowanej, tak służącej obozowi władzy nie mieliśmy właściwie nigdy w III Rzeczpospolitej. Na to idą grube miliardy złotych. Ona działa sprawnie.
Biorąc pod uwagę, do kogo ona dociera, jak silny jest sygnał, w którym dociera. Myślę tu też o technicznym sygnale, że po prostu to przebija bardzo wiele innych. Lex Pilot kłania się wczoraj w Sejmie, wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Plus właśnie dołożenie kolejnych elementów manipulujących systemem, no powoduje, że jednak te wiadomości się sprzedają. I chcę pani powiedzieć, pani redaktor, że gdybym nie był opancerzony, zawodowo przygotowany na różnego rodzaju oddziaływanie propagandowe, to oglądając telewizję rządową, mógłbym naprawdę się zatracić. Więc teraz jest pytanie, jak zachowują się ci, którzy nie są tak wyrobieni i którzy nie potrafią wyważyć, gdzie jest postprawda, a gdzie jest i manipulacja, a gdzie jest prawda. Oczywiście, że w kampanii wyborczej, trzeba powtarzać aż do znudzenia, że wybory nie są uczciwe, że wybory są manipulowane, że nie ma równości stron i liczyć na to, że to się przebije. Ale ja nie mam żadnej pewności, nie mam żadnej recepty na to, żeby stało się to bezdyskusyjnie skuteczne. Dobrze, tylko tutaj pojawia się inny problem, panie doktorze, bo jeżeli będziemy powtarzać nieustannie, co też trzeba uświadamiać, jak rozumiem, według pana, że wybory są nieuczciwe, manipulowane i nierówne, no to jak to ma zmobilizować ludzi do pójścia do urn, skoro i tak są zmanipulowane, nieuczciwe i nierówne. Właśnie mówić, że jesteśmy w obliczu takiej sytuacji, że mamy już doświadczenie z tego typu wyborami. Mówimy o szczególnie 19 roku, no bo w 15 trochę się innymi zasadami tutaj rządził jeszcze. Obóz władzy, tej władzy nie miał chociażby mediów publicznych. Natomiast właśnie powołując się na te doświadczenia dotychczasowe i powołując się na to, co się dzieje między 19 rokiem a 23, powiedzieć, jest ostatnia szansa, żeby te znów potencjalnie zmanipulowane, nieuczciwe wybory odwrócić, żeby można było coś jeszcze w ostatniej chwili zrobić. To jest ostatni dzwonek. Co można zrobić w ostatniej chwili? Właśnie mobilizować, mówić o tym, że... Także do kontroli na przykład, tak jak wspomniał... Tak, mówić, mówić bardzo wyraźnie o potrzebie kontroli, mówić wyraźnie, gdzie zachodzi ten problem, gdzie jest kłamstwo tworzone przez obóz władzy i liczyć na to, że to przekona ludzi, że nie utoną w tym całym ogromnym morzu obietnic o rewaloryzacjach, przepraszam, o trzynastkach, czternastkach, piętnastkach, podwyżkach i tak dalej, i tak dalej. A pan jest zdziwiony faktem, że wypływają kolejne nazwiska osób inwigilowanych Pegasusem? Nie. Zupełnie nie? Tego się pan spodziewał? Ja mógłbym być zdziwiony, patrząc na to, być może kto tam się pojawi w tej grupie, ale to, że prowadzone są tego typu działania, no absolutnie mnie nie dziwi, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi od wielu lat wskazywały na to, że władza stosuje i stosować będzie tego typu elementy. No może nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy tej kuchni, ale jednak to raczej było do przewidzenia. Wybory z 2019 roku powinny być unieważnione. Zgadza się pan z tą opinią? No nie wiem, na jakiej podstawie ktoś to powiedział. Ja bym nie szafował takimi. No właśnie tym, że był nierówny dostęp do kampanii wyborczej, do mediów, w cudzysłowie, publicznych, że no, było mnóstwo znaków, które wskazywałyby na to, że ta pięcioprzymiotnikowość wyborów nie została wypełniona. Ale rozumiem, że takie... Poza tym, jeżeli się podsłuchuje, inwigiluje właściwie szefa kampanii głównej partii opozycyjnej albo człowieka, który jest odpowiedzialny za pakt senacki, no to w ogóle chyba nie możemy mówić o uczciwych wyborach. Oczywiście, tylko takie twierdzenie no, ma jakąś wagę, w tym wagę ustrojowo-prawną, w momencie, kiedy my wsiadamy do tego procesu stwierdzania ważności. To jest opisane w kodeksie wyborczym. Tylko kto jaki jest... stwierdza ważność wyborów? No, sąd najwyższy. Kto jest szefową jest sens, sądu najwyższego? Jaki jest sens po tylu latach to robić? Nie no, ma już to wszystko się zdaniem. Zamknęło. Lepiej zająć się tym, co przed nami, jak rozumiem. Ja nie wiem nawet, na jakiej podstawie prawnej mielibyśmy to, to uczynić, powiem szczerze. Bo to chyba trzeba by jakieś specustawy tutaj. Nie ryzykowałbym, natomiast działałbym zapobiegawczo. No a właśnie nie wypełnienie tej pięcioprzymiotnikowości, która jest zapisana w Konstytucji? To nie jest wystarczające? Ale oczywiście i tu powinno
powinno pójść, powinien pójść zmasowany szereg protestów w przewidzianym terminie kodeksem wyborczym. Ja rozumiem, że opinia publiczna mogła nie wiedzieć bardzo wielu rzeczy w momencie, kiedy był ten okres składania protestów. To jest jasne. No, ale ja bym nawet mógł dołożyć następną cegiełkę. Mówi się zastanowić, czy wybory prezydenckie z 20 roku były do końca właściwie przeprowadzone. Bo na przykład moim zdaniem nie było zasady równości kandydatów. No ale musielibyśmy musztarda zawracać strasznie kijem Wisłę. No dobrze, to teraz sprawa numer dwa. Po raz kolejny po 5 latach wracają do Sejmu osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie, próbując walczyć o swój byt. Przypomnę, 1217 zł to jest zasiłek, który na miesiąc ma wystarczyć osobie z niepełnosprawnością. I przypomnę raz jeszcze, że na przykład turnus rehabilitacyjny dwutygodniowy kosztuje prawie 10 tysięcy złotych. To tak, żeby pokazać, o jakiej skali problemu mówimy. Chcą, żeby kwestią wyrównania tego zasiłku z płacą minimalną zająć się na tym posiedzeniu Sejmu. No i teraz pytanie, czy pana zdaniem taki protest po raz kolejny, okupowanie Sejmu, to będzie działanie skuteczne? No, będzie na pewno tym powodem, żeby media o tym mówiły, żeby sprawę nagłośnić. Oczywiście władza jest czujna. Ja już wychodząc do pani redaktor do programu rano słyszałem konferencję rzeczników PiS-u i rządu, którzy robili to, co zawsze, to znaczy wyliczali w długie rzędy liczb, jak to od 15 roku rząd Zjednoczonej Prawicy dba o osoby z niepełnosprawnościami. Z jednej strony wyliczają, a z drugiej strony mamy po prostu wydruk, ale, że jest 1200 zł zasiłku. Koniec, kropka. Znaczy tutaj nie ma o czym dyskutować. Tak, właśnie, ale to jest właśnie specyficzne i charakterystyczne, że każdą sprawę załatwia się w ten sposób. Pokazuje się słupki, a rzeczywistość skrzeczy. Ja myślę, że właśnie ta formuła przyjścia do parlamentu, nie wiem, czy tam będzie decyzja o okupacji parlamentu. Na razie mówią, że zostają, dopóki będzie trzeba. Ale na pewno, do skutku. Na pewno tak to zostało powiedziane. Znamy to z doświadczeń poprzednich lat. Może to przynieść jakiś efekt. A władza przestraszona, że jest rok wyborczy, może rzeczywiście jakiś ruch uczynić. No wczoraj była pani Ścigaj, kiedyś Kukiz 15. Doszło do, no może awantury za dużo powiedziane, ale takiej daleko idącej scysji. No i pani Ścigaj zapewniała, że od 5 lat robi wszystko, no tylko chyba bez efektu. No właśnie, no, mówi pani redaktor o rachunkach, mówi pani redaktor o sumach bardzo konkretnych. Nie wiem, jak rząd by czarował opinię publiczną słupkami, jak procentowo rosną zasiłki, rośnie pomoc, no to jednak życie, prawdziwe życie to weryfikuje. A słupki bardzo często są ślepe i głuche na to, co się dzieje z cenami. Nawet pewne podwyżki świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami nie rekompensują tego, co się dzieje w gospodarce. Niczego te słupki nie załatwią. Panie doktorze, ja teraz skieruję do pana pytanie jako do wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, osoby z bardzo dużym naukowym doświadczeniem, wykładowcę. Mamy informację, która mówi o tym, że jest taka uczelnia, która się nazywa Collegium Intermarium. To jest uczelnia związana z Ordo Iuris, prowadząca jeden kierunek studiów, na którym obecnie jest 14 studentów i 38 wykładowców. Między innymi z resortu pana Czarnka otrzymała dotację w wysokości 2 700 000 zł. Co na to powie, przepraszam, tak, no, tak to jest, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego? Że u nas pewnie jest biedniej, że ten stosunek wykładowców do studentów na pewno jest inny, aczkolwiek chcę powiedzieć, że bardzo bym chciał takiej sytuacji, żeby te relacje liczbowe były inne, bo można lepiej zająć się studentami, objąć ich i otoczyć lepszą opieką, no ale tu widzimy pewną skrajność. Moim zdaniem jest to pewne sztuczne podtrzymywanie życia uczelni, która po prostu się nie sprawdziła, która nie wpasowała się w oczekiwania potencjalnych studentów. To jest jeden z przejawów podtrzymywania o charakterze ideologicznym tych placówek, tych instytucji, które mają służyć władzy.
takie uwłaszczanie się nomenklatury. To jest kolejny kamyczek do ogródka. Stworzenie nowej elity, pani redaktor. Właśnie, elity, oligarchów, kogo? To jest stworzenie nowej elity. Ta neoelita ma być elitą przede wszystkim podporządkowaną władzy, wierną. Ona nie musi samodzielnie myśleć, ale ona musi stanowić pewne trwałe i wierne zaplecze obozu władzy. Musi legitymizować intelektualnie to, co władza robi. Tak się nie buduje elit w demokratycznym państwie prawnym. Elity buduje się poprzez wolność uczelni, poprzez wolność życia publicznego, poprzez dofinansowywanie różnych inicjatyw naukowych, publicznych, edukacyjnych, a to jest budowanie trochę na wzorcach autorytarnych neoelit, które będą po prostu legitymizować władzę. Mamy sytuację związaną z willami Czarnka, tak a propos ministra Czarnka, jeszcze już te uczelnie zostawiamy. Mamy też sytuację bardzo skomplikowaną, zdaje się, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tutaj z kolei macki tej ośmiornicy, te w kolorach Partii Republikańskiej. Adam Bielan przekonuje, że wszystko na pewno odbyło się Według PiS-u nic się nie wydarzyło, ponieważ pieniądze skąd NCBR-u nie wypłynęły na konta tych podważanych, jeżeli chodzi o legalność całej procedury fundacji. A więc to nie jest, ma o czym mówić. Cóż to jest za argument? Ale były gotowe do wysłania. I gdyby nie opinia publiczna, gdyby nie nagłośnienie sprawy, prawdopodobnie gdyby te pieniądze... Gdyby nie wolne media, podkreślam. Właśnie, gdyby nie wolne media, to by te pieniądze prawdopodobnie wypłynęły z konta. No, to jest troszkę takie tłumaczenie, że jak złodzieja złapano za rękę, zanim on sięgnął do skarbca, to znaczy, że on nie miał złych zamiarów. No, oczywiście, że trudno to wytłumaczyć. Liczy się to, że to jest kolejny element tej układanki w postaci budowania tego zaplecza intelektualno-finansowego. To jest przygotowywanie pewnego pola, bo tak to teraz już chyba trzeba widzieć z perspektywy oglądu całości. Budowanie pewnego lądowiska politycznego i finansowego dla środowisk prawicowych, w sytuacji, szczególnie w sytuacji, gdyby one miały nie wygrać wyborów. Czyli taka arka Noego trochę. Trochę takie wyprowadzenie rzeczywiście z tego potopu, gdyby wybory okazały się potopem. Ale to by świadczyło, panie profesorze, że Prawo i Sprawiedliwość wie, że te wybory przegra. Czy to po jest, prostu to jest plan B? To jest, myślę, bardzo złożona sytuacja, bo na pewno badania, które są prowadzone, ostrzegają Prawo i Sprawiedliwość. A proszę pamiętać, mówiliśmy o tym wielokrotnie już oczywiście, że nie można się skupiać tylko w tych badaniach, czy obserwacji badań, tylko na tych słupkach, którą partię polityczną poprzesz, gdyby były wybory w najbliższą niedzielę. Tylko trzeba patrzeć na poziom zaufania obywateli do władzy. Trzeba patrzeć na badania dotyczące oceny działania instytucji publicznych. Trzeba patrzeć na to, jak ocenia się efektywność działania, zaufanie do polityków. To wszystko razem buduje dopiero obraz. I ten obraz wcale dla władzy nie jest taki radosny. I ja myślę, że scenariusz, w którym PiS rozważa to, że musi przejść do opozycji, a może nawet czeka na taki scenariusz swoiście, powiem przewrotnie, bo przejście do opozycji w tych trudnych latach oznacza, wygody, że stajnia Augiasza zostanie zostawione do posprzątania dzisiejszej opozycji i to ona będzie miała problemy przez najbliższe 4 lata. A jak ona będzie miała problemy, to może się okazać, że w następnych wyborach w obóz prawicy, nie wiem w jakim kształcie on wystąpi, no myślę o PiS-ie przede wszystkim, może zagra o większość konstytucyjną. Wróci w glorii i chwale, mówiąc, tak. Patrzcie, nie dali sobie rady, tak jak przypuszczaliśmy. I może być to tak zwany scenariusz Fideszu i Orbana z 2010 roku. Czyli rację mogą mieć ci, którzy twierdzą, że ci, którzy wygrają w tej chwili wybory, to będzie taki rząd samobójców? No, może bym nie powiedział, że samobójców, ale rząd, który będzie miał bardzo dużo problemów z gospodarką, inflacją, bezpieczeństwem, zadłużeniem kosmicznym państwa. Z tym trzeba będzie sobie poradzić. No dobrze, to teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca także właśnie NCBiR. Najwyższa Izba Kontroli weszła, a właściwie kontrolerzy NIK-u weszli właśnie do NCBiR, twierdząc, że no,
akurat tutaj współpraca układa się bardzo dobrze, w przeciwieństwie do tego, co było na przykład w Orlenie. Czy pan uważa, że NIK to jest taki kolejny bezpiecznik, który już został wyłączony, czy on taki właściwie jest na granicy? Na szczęście jeszcze wyłączony nie został. On działa, ale z coraz większymi problemami. I rzeczywiście Orlen jest takim papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje. Tym bardziej widać, w co gra obóz władzy, bo przecież jakiś czas temu do Orlenu pracownicy NIK-u wejść mogli, kontrolerzy NIK-u wejść mogli. W tej chwili nagle powstał przekaz, że nie, że to jest spółka prawa handlowego, w związku z tym no nie pan mogą... Pan prezes postanowił tutaj, sobie pójść tak. do NIK-u, no, tylko że trochę na innych zasadach wtedy to działa. No, ale to jest po prostu złamanie przepisów ustawy o NIK-u, które mówią, że nie wolno powstrzymywać kontroli, a za to grożą ogromne kary. I ja liczę, że te kary się pojawią, gdyby rzeczywiście ten opór trwał. Julia Przyłębska nie przyszła na Sejmowe Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczą. One dyskutowały nad informacją, tutaj cytat, o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, co w Trybunale się dzieje. I pani Przyłębska za pomocą szefa swojego gabinetu wysłała tylko pismo z informacją, że ona nie weźmie udziału w posiedzeniu i nie będzie się tłumaczyć, ponieważ konieczną jest ochrona Trybunału przed publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji. No właściwie mógłbym teraz to przemilczeć, bo to jest pierwsza rzecz, która, mówiła pani redaktor przed chwilą o bezpiecznikach, to jest pierwsza rzecz, która została wymontowana z tego zestawu bezpieczników. Właśnie Trybunał Konstytucyjny. Trybunał jest niezdolny do działania, stał się atrapą konstytucyjnego organu, a pani sędzia Przyłębska, bo no nie chcę pani Przyłębskiej nazwać prezesem, jest mało wiarygodnym podmiotem. To nie jest ktoś, kto przekona mnie do tego, że powinienem spać spokojnie, bo praworządność w Polsce i zasada konstytucjonalizmu nie jest zagrożona. No dobrze, tylko przez sytuację w Trybunale wydłuża się kwestia związana z być może wypłatą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. I tutaj pojawia się do tego wszystkiego prezydent, który musiał zdawać sobie sprawę z tego, co w Trybunale się dzieje, a jedyne, co w tej chwili ma w tej kwestii do powiedzenia, to jest niech się Trybunał odkłóci, skoro jest skłócony. Dobrze. I tyle. I no, pojawia się poważny problem związany z pieniędzmi z Unii, a kwestia jeszcze wcześniej przez nas wspomnianego NCBR powoduje, że być może środki z Unii w ogóle z perspektywy tej budżetowej, normalnej, z Funduszu Spójności nie będą nam wypłacane. Znaczy naprawdę zaczyna się robić poważnie. Panie redaktor, my mówiliśmy, ile dobrze pamiętam, przy poprzednim naszym spotkaniu właśnie o tym, bo to było na świeżo. Tak. Pan prezydent wysłał do atrapy Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący tej ustawy. I ja powtórzę, ja jestem raczej przekonany, że pan prezydent miał świadomość tego, co robi. I że Trybunał nie jest w stanie podjąć decyzji. A pan prezydent znalazł sposób w białych rękawiczkach, żeby wyeliminować ustawę, która mu po prostu nie odpowiadała i która uważał, że będzie zagrażać jego konstytucyjnym uprawnieniom. Bo gdyby zawetował, to byłoby niebezpieczeństwo, że to weto zostanie odrzucone. A Trybunał Konstytucyjny w tym paraliżu, w którym on się znajduje, gwarantuje właściwie, powiem przewrotnie, że sprawa no, nie zostanie rozstrzygnięta. A czego jestem pewien, to że nie uda się tych 11 sędziów po prostu do pełnego składu zebrać. Ja pytam pana jako osobę, która na konstytucji się zna. Co w tej chwili z Trybunałem? To znaczy, ile może trwać takie zawieszenie? I to, że Trybunał nie jest w stanie podejmować swoich podstawowych obowiązków po prostu. Ale pani redaktor to mnie pyta o coś, co zupełnie jest oderwane od rzeczywistości ustrojowej i nikt odpowiedzialny, badający konstytucję nie odpowie, co zrobić w sytuacji, kiedy jest paraliż zupełnie nieprzewidywalny, którego oczywiście konstytucjonaliści w najgłębszych snach sobie nie wyśnili. I prawdę mówiąc, gdybym użył, przepraszam, tak to ujmę, bandyckiego języka ustrojowego, to bym powiedział, że najlepiej byłoby zmierzać do wyrzucenia Trybunału Konstytucyjnego z konstytucji, jeżeli byłaby taka większość,
Dyskotekę mamy przy okazji. Tak. Dobrze, znak, ale nie rozpraszamy się. Nie rozpraszamy że nas się. Słuchają. To tak na cześć Trybunału, jak sądzę, z taką zachętą do tak, pracy. Tak, i wyrzucenie z konstytucji, po czym próba wprowadzenia nowej instytucji badającej konstytucyjność z nowym składem. Oczywiście ten tak zwany bandycki manewr nie wyeliminowałby jednego tych wszystkich decyzji, bo też nie chcę ich nazywać wyrokami, które zostały po 15 roku, po 16 roku wydane. Czyli właściwie my jesteśmy w sytuacji takiej, w których większość konstytucjonalistów na pytanie, co z tym fantem zrobić, odpowiada, właściwie to nie wiem. No właśnie. I do tego mam jeszcze na koniec, już dzisiaj nazwałam tak pana premiera Sasina, szukam tutaj cytaciku, o mam. Jacek Sasin w Urzędowie, takie miasto w województwie lubelskim, mówi tak. Polacy będą mogli być bogatsi, na Zachodzie są w szoku, że tak się rozwijamy. Słyszymy głosy w Niemczech, że w Polsce nie powinna powstawać energetyka jądrowa. Słyszymy głos, że Niemcy będą blokować te inwestycje na forum europejskim przez przepisy i tak dalej, i tak dalej. I dodaje pan premier Sasin, że sojusznikom z Unii Europejskiej nie podoba się to, że budujemy bezpieczeństwo energetyczne. I raz jeszcze powtórzę, bo ja widzę, że to nie Zachód jest w szoku, tylko raczej pan profesor. Na Zachodzie są w szoku, że się tak rozwijamy. I Polacy będą mogli być bogatsi. Co pan odpowie panu Sasinowi? Panie redaktor, no, to jest rodzaj jakiejś bajki, bo z jednej strony mam pytanie, dlaczego w Unii Europejskiej Zachodowi miałoby zależeć, żeby część tej Unii Europejskiej kulała i nie rozwijała się? To jest bardzo populistyczne podejście, nagminne już teraz, jak widzę, i natrętne, ciągle szukania wroga, że ktoś nam nie sprzyja, a już na pewno Niemcy, a w drugim planie... No dla PiSu to zawsze było skuteczne. Tak, Francja. Niemcy, lekarze, nauczyciele. To jest absolutnie na potrzeby wewnętrzne. I po drugie, same Niemcy. Spójrzmy na to. Czy Niemcy wolą mieć na wschodniej granicy stabilnego i przewidywalnego sąsiada, czy chaos i niepokój? No chyba normalnie rządzące się państwa europejskie, jakim jest Niemcy, chce mieć spokój na granicy i nie mieć problemu. Więc dlaczego mieliby mieć interes w tym, żeby w Polsce działo się źle? Dla mnie jest to niezrozumiałe oczywiście. Mm-hmm. Jest to absolutnie stanowisko przygotowane na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby wyborcze. To teraz, przepraszam pana bardzo za to, no ale to jest Jacek Sasin, ale jeszcze musimy o Danielu Obajtku słów kilka, ponieważ on z kolei uderza byłego premiera Donalda Tuska i pan Obajtek nazywa pana Tuska niepoważnym politykiem i zarzuca byłemu premierowi, że chciał wydłużyć podpisanie kontraktu do 1937 roku, że dzięki blokadzie Pałacu Prezydenckiego umowa z Gazpromem została podpisana tylko do 1922 roku i że kwestie tej wypowiedzi słynnej Tuska o tym, że jest jednym z największych rosyjskich oligarchów, jak rozumiem taki chwyt retoryczny byłego premiera, że zastanawia się, czy nie pozwać Tuska do sądu w tej kwestii. Co jeszcze zapowiedział, to za chwilę, bo to będzie zupełnie inny wątek. No, wydaje się, że pan premier. Prezes. Chociaż, kto wie, niektórzy twierdzili, że jest taki plan, żeby wystawić go na szefa rządu. Rozmawialiśmy chyba też kiedyś na ten temat. No, bardzo mocno atakuje także Donalda Tuska. No, prezes, nie polityk. Prezes, jak rozumiem, spółki państwowej. No nie, pani redaktor, prezes Obajtek jest politykiem. To bardzo wyraźnie widać. Nie wiem, czy ja bym opowiadał, że to oligarcha Putina. To był rzeczywiście mocny, niezrozumiany chyba chwyt retoryczny. Natomiast jest rodzajem nowego oligarchy polskiego w tym systemie. On doskonale rozumie, jego otoczenie doskonale rozumie, jego mocodawcy polityczni doskonale rozumieją, jakie są powiązania między gospodarką a polityką. Mhm. I że osoba, która tak centralnie postawiona została w życiu gospodarczym, wpływa istotnie na procesy polityczne. Obajtek jest politykiem. I to jest jasna rzecz. Druga rzecz, gdyby nie zaatakował Donalda Tuska, byłbym zdziwiony, zatem to
To nic nadzwyczajnego oczywiście. Czyli rozumiem, że na Donaldzie Tusku kampania Prawa i Sprawiedliwości będzie się no opierać. Tak, no panie redaktor, przecież wiadomo, że Tusk rządzi od 8 lat, no więc trzeba przecież... Dobrze, pan Obajtek też odniósł się do wstrzymania dostaw ropy naftowej z Rosji, bo w ubiegłym tygodniu bardzo mocno politycy rządzący chwalili się tym, że już 0% ropy sprowadzamy, no tylko nie dodawali, że to rosyjska strona zakręciła kurek, ale teraz sprawę stara się rozwikłać prezes Obajtek właśnie i zapowiedział, że zastanawia się, czy nie wyjść na drogę prawną i domagać się roszczeń od strony rosyjskiej za to, że zakręciła nam ten kurek. No, jeżeli uda się rzeczywiście wydobyć jakieś pieniądze z Rosji, osłabić ją, to bardzo dobrze. Ale z jednej strony nie chcemy sprowadzać ropy, ale z drugiej strony pozywamy za to, że nam ją odcięto? Znaczy pan tu widzi jakąś logikę? Czy... No, prezes wysyła taki oto sygnał moim zdaniem, że będziemy mieli dwa grzyby w barszczu. Bo z jednej strony możemy powiedzieć i cieszyć się z tego i pokazywać opinii publicznej, że już ta ropa nie płynie i tak jak słupki w telewizji rządowej pokazują za Tuska 100%, za nas 0% sprowadzania, ale z drugiej strony powiedzieć, no ale my jeszcze dbamy o finanse. W końcu to oni to zerwali i niech nam jeszcze dopłacą. I na koniec sprawa Lex Pilot. Wczoraj wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Jedynym przedstawicielem, znaczy jeden przedstawiciel rządu raczył się na tym wysłuchaniu publicznym stawić i użyje chyba z pełną odpowiedzialnością tego sformułowania, kłamał w żywe oczy, twierdząc, że Lex Pilot to jest ustawa, której wymaga Unia Europejska. Znaczy, mamy już do czynienia z sytuacją, w której przedstawiciele rządu po prostu mówią wprost nieprawdę i wprowadzają naszych widzów chociażby w błąd. Ja nie znam takich przepisów, które by nakazywały nie ma takich ustawiać przepisów. Po prostu piloty. Ich nie ma. Oczywiście, że nie, ale to jest nie pierwszy raz, kiedy Unia Europejska staje się elementem takiego, no, można powiedzieć, chłopca do bicia, albo też zasłony dymnej, bo przecież nie pierwszy raz. Mówi się, że Unia czegoś od nas wymaga, a tak naprawdę nie jest to prawdą, a za tym idą następne kroki, które mogą wyglądać w ten sposób, że można powiedzieć, myśmy chcieli inaczej, ale Unia nam nakazała. Czyli jest to bardzo wygodny element. Dobrze, tylko wszyscy nadawcy łącznie z lokalnymi twierdzą, że to jest po prostu absolutne zniszczenie rynku telewizyjnego w Polsce, bo dostosowanie się do tych przepisów po prostu będzie no, nieosiągalne finansowo dla na przykład zwykłych regionalnych nadawców. No ale to nie jest ważne dla obozu władzy. Ważne jest to, żeby osiągnąć swój cel, czyli podporządkować sobie reguły kształtowania opinii publicznej. Tutaj Michał Kozłowski wpadł przed chwilą do studia, doniósł nam jeszcze jedną informację związaną z panem prezesem Obajtkiem. Ja chciałam panu oszczędzić tej kwestii, ale rzeczywiście to jest cytat uroczy, niezwykle. Pan prezes Obajtek Radia Z był gościem. I powiedział tak, jestem najmniej zarabiającym prezesem w historii Orlenu. Na co dziennikarz zapytał, ale zarabia pan około 180 tysięcy złotych. Na co pan Obajtek odpowiada. Skąd się komuś wzięło 180 tysięcy? Proszę 15-krotność policzyć przez krotność. To wychodzi około 100 zł brutto. Netto to będzie około 45 tysięcy. Przepraszam. Powiem szczerze, że meandry tego myślenia porażają. Nie, ale to jest prezes największej spółki paliwowej, już nie tylko paliwowej w tym kraju, panie doktorze. Znaczy my się oczywiście śmiejemy, bo no, jakby, trudno 15-krotność policzyć przez krotność 100 zł brutto netto 45 tysięcy. Aha, 100 tysięcy złotych brutto netto 45 tysięcy. Tak. Tu mam napisane 100 zł, dlatego się pomyliłam, no ale nadal. Nie, no trudno to nawet komentować. No dobrze. No to widzę, że pan profesor bardzo skutecznie nie chce rozmawiać o prezesie Obajtku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Doktor habilitowany Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Tą rozmową kończymy i cytatem z pana prezesa Obajtka. Pewnie jutro do niego będziemy jeszcze wracać. Dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Kłaniamy się nisko i oczywiście zapraszamy na jutro. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Schmidt i cała ekipa Ekspresu. Życzę państwu dobrego dnia. Do zobaczenia.